Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Kolejne przewidywania waszych meczy na 20 marca. Także teraz przechodzimy od razu do źle weszłem od razu, czekajcie. Okej, moje składy i od razu pierwszy mecz. Tutaj są 4 takie mecze, jak co tydzień wam pokazuję 4, które mają tak jakby największe szanse i 4 pozostałe, czy tam 5, które mają też duże szanse na to, żeby się znaleźć w tym SBC. Także co pierwszy mecz jest Niemcy z Hiszpanią, bo to jest weekend, w którym będą oczywiście mecze towarzyskie międzynarodowe. Więc pierwszym jest to Hiszpania z Niemcami i wydaje mi się, że mogą to nie być złote karty potrzebne, bo są urodziny fut i możliwe, że te wymagania będą po prostu niższe, tak? Może można będzie użyć po prostu brązowych kart czy srebrnych, ale pokazuję wam takie, jakby były, jak będą najwyższe wymagania, że tak powiem, prawdopodobnie. Także każdego zawodnika nie będę wam pokazywał, bo to chyba nie ma sensu, bo to są po prostu takie przykładowe, że tak powiem, składy. I na dole na rezerwach będziecie mieli po prostu zawodników do inwestycji, tak? I są to zawodnicy oczywiście wysoko oceniani z tych krajów, z różnych lig też mogą być, niekoniecznie z na przykład Niemców z niemieckiej, a mogą być wymagania na przykład, że będą Niemcy, nie wiem, z innych lig niż niemiecka, czy coś w tym stylu, prawda? Także możecie się przygotować właśnie na to. No i tak jak mówiłem, wysokie oceny, nieświecące karty właśnie z tych krajów. Kolejny ważny mecz jest to, czekajcie. Okej, Włochy, Argentyna. I tu też myślę, że tak, przy tamtym zespole nie ma sensu pokazywania wam tego każdego zawodnika po kolei. Po prostu zawodniku do inwestycji wam pokażę. Tak samo wysoko ocenieni i też Argentyna na przykład z Ligi Włoskiej. Mogą być takie wymagania właśnie, że będą oni potrzebni. Lub po prostu Argentyńczycy wysoko ocenieni, czy też Włosi do inwestycji, prawda? I kolejny ważny mecz, który może być w SBC, jest Holandia z Anglią. I tak samo jak widzicie, Anglicy wysoko ocenieni, czy Holendrzy właśnie z Premier League, jest jeszcze Blind bodajże z Premier League, tylko Holender. I kolejny ważny mecz, Rosja-Brazylia. Także jak widzicie, tutaj dwóch brązowych sobie zawodników użyłem, a i tak jest ocena 77, więc... A naprawdę, myślę, że może nie być ogólnych ocen w tych ważnych meczach, tak jest to teraz bodajże, że można w każdym chyba SBC z wyjątkiem jednego używać brązowych zawodników. I możliwe, że będzie też to teraz. Jak widzicie, tutaj Brazylijczycy wysoko ocenieni też do inwestycji. I przechodzimy do pozostałych meczów, które równie dobrze mogą się znaleźć. I pierwszy mecz jest Francja z Kolumbią. I to od razu dałem zawodników takich dobrych do inwestycji, że tak powiem. I pierwszy mecz, jak mówię, Francja z Kolumbią. Drugi mecz jest Portugalia z Egiptem. Trzeci mecz Szwecja z Chile. Czwarty mecz Polska z Nigerią. I ostatni, piąty mecz, którym może być równie dobrze w waszych meczach, jest to Turcja z Irlandią. Jest to, myślę, że możliwe, że jest po prostu jest tydzień Świętego Patryka, dnia Świętego Patryka, że tak powiem. Więc mogą dać taki mecz Irlandii właśnie z Turcją. Także to było tyle. Jeżeli macie jakieś ważne mecze, które równie dobrze mogą się znaleźć w tych SBC, to piszcie w komentarzach. I to było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.